Moi drodzy, ja Was zapraszam na pierwszy w historii kanału Vlogmas. Świąteczny, ale nie do końca świąteczny, bo nie będzie tu do końca o świętach. Ale chciałem Wam popowiedzieć, że grudzień dla nas, ten okres świąteczny, jest dla nas bardzo ważny. Szanujemy tradycje i kultywujemy tradycje, ale jest to też dla nas taki okres, w którym się staramy spędzać ze sobą jak najwięcej czasu. Ogólnie staramy się ze sobą spędzać jak najwięcej czasu, ale w grudniu wyjątkowo dużo, bo ja mam taką możliwość, żeby popracować na przykład w październiku i w listopadzie więcej i w grudniu pracować troszkę mniej i poświęcić jeszcze więcej czasu mojemu synowi, mojej żonie. Także zapraszam Was na pierwszy Vlogmas. Tutaj sprzedają żywe choinki, zawsze w tym miejscu, ale one nie pachną w ogóle. Niestety, ale nie pachną. Tak jak w Polsce żywe choinki zawsze bardzo pachną. Wystarczy iść na jakiś plac, bazar i czuć ten zapach. A tutaj nic. Zero. Jakby ktoś był zainteresowany, to jest tu coś takiego jak Ghost Bus. Można sobie wykupić miejscówkę i takim autobusem duchów przejechać przez całe miasto. My sobie z Kacperkiem przywitaj się. Cześć, ja też Was witam. My sobie z Kacperkiem idziemy gdzieś, Kacperek jeszcze nie wie gdzie, dla niego to jest niespodzianka, a Wy się już dowiecie za parę sekund. Tam, moi szanowni Państwo, mamy bramę wejściową, a raczej bramę wjazdową do szkockiego zamku Holyrood Castle, moi drodzy. To jest letnia rezydencja kiedyś szkockiej królowej, zmarłej królowej Elżbiety, a obecnie letnia rezydencja króla Karola. Kiedyś Was zabiorę tam z kamerą. A przed nami rozpościera się niespodzianka dla Kacpra i niespodzianka dla Was. To jest budynek szkockiego parlamentu. Tutaj obraduje szkocki rząd. Ten parlament można zwiedzać za darmo, praktycznie codziennie, oprócz niedzieli. Tak mniej więcej do godziny 17, 17.30, mniej więcej od 8.30, 9 rano. To jest budynek parlamentu, który został ukończony 9 października 2004 roku, wtedy został właśnie oddany do użytkowania. Jest to jeden z najbrzydszych, a przez wielu nawet określony jako najbrzydszy budynek świata. I to nie są, że tak powiem, opinie turystów, to są opinie różnych magazynów, portali. Zobaczcie, to jest ponoć najbrzydszy budynek świata. Dajcie znać, co o tym sądzicie, czy Wam się podoba, czy też uważacie, że jest najbrzydszy. Moi drodzy, taka ciekawostka. Budynek został oddany 9 października 2004 roku, a koszt budowy tego parlamentu to 414 milionów funtów. Dwaj architekci, kobieta i mężczyzna, zaprojektowali. Wyświetlają się ich nazwiska na ekranie. Moi kochani, jesteśmy w środku. Procedura wejścia jest taka jak na lotnisku, czyli rozbieracie się, wszystko wykładacie na tackę. Pieniądze, klucze, telefon, ściągacie kurtkę, czapkę, rękawiczki. No i wchodzicie. Moi drodzy, pierwsze co robimy, to idziemy do toalety. Jest tutaj dużo toalet zadbanych, czystych, higienicznych. Cały budynek jest praktycznie do zwiedzania, no chyba że są jakieś obrady, to wtedy wiadomo, że nie. Tutaj mamy jakiś sklepik z pamiątkami, można kupić coś dla dorosłych, różne pamiątki, oczywiście kartki. Teraz słychać? Tutaj oczywiście są różne takie audio informacje, audio pomoce, Kasperek słucha. Tutaj następny. I co, słychać coś? Czekaj, ja tutaj włączę start. No teraz. Teraz? Słyszysz? Możecie wybrać język angielski albo Gaelic, czyli ten stary szkocki język. W ogóle tu są napisy w języku angielskim i Gaeliku wszędzie.
Kacper, we happy we are here? Mhm. Okej, okay. Kacper lubi takie miejsca odwiedzać. Tutaj macie makietę. Tu, moi kochani, możemy sobie prześledzić historię Szkocji, jakieś tam najważniejsze wydarzenia w poszczególnych latach. Wystarczy tylko podejść i możemy sobie przeczytać o różnych właśnie ważnych wydarzeniach w poszczególnych latach. Co tam na przykład znalazłeś, Kacpi? A, najlepsze lata, lata 60. najlepsze. Gdzie idziemy teraz? Do góry? Ogólnie widzicie, jak wygląda ta architektura. Tak jak wspomniałem, budynek został uznany za najbrzydszy budynek świata. Ja osobiście, w moim osobistym uznaniu, nie chcę nikomu nic sugerować. Dla mnie nie jest brzydki, dla mnie jest po prostu ciekawy. No i tak jak widzicie, są napisy w języku angielskim i w galiku oczywiście, wszędzie. Gdzie idziemy, Kacperek? Upstairs. Idziemy do the Batting Chamber, czyli tam, gdzie właśnie politycy szkoccy debatują. Zobaczcie, tu jest pełno drewna. Mi się to osobiście podoba, takie połączenie drewna z kamieniem, bo jest drewno i kamień. Kamień może nie jest prawdziwy, chociaż może jednak jest. No w każdym razie ciekawe połączenie. Tu, moi kochani, jest sala obrad. Tutaj właśnie szkockie losy się planują, są planowane, ustalane. Tu szkoccy politycy właśnie się realizują, że tak powiem. No nie jest to duże miejsce w porównaniu do polskiego parlamentu, no ale Szkocja i ich rząd jest znacznie mniejszy. Mr. Prime Minister, co pan powie? Szkocja jest ok? Trzeba coś naprawić, czy nie? Dużo trzeba naprawić, tak? My sobie poradzimy. Przyszły panie ministrze, pierwszy ministrze. Kacper, two question. Why you like Scotland? Why you love Scotland? Ale say, what the reason? Super Szkocja? Podoba ci się? A Poland? Też. Czyli Kacper lubi oba kraje. Ogólnie rzecz biorąc, podziemia nie możecie zwiedzać, parter można, pierwsze piętro można, drugie można, trzecie nie, czwarte można. Są windy, są schody. My teraz wsiadamy do windy. My jest... Number two. Nie, number three. Jedziemy. Number three, number four. O, number four. Nie możemy. We're gonna stuck that. The worst for me. Tak jak mówiłem, jest w obu językach, nie mam pojęcia, nie znam zupełnie nawet jednego słowa w galiku. Slig, amak, nie wiem jak to się czyta. Ogólnie, moi drodzy, zwiedzanie tutaj jest bardzo przyjemne, nie czujesz żadnej presji nad sobą, nikt nie chodzi za tobą, nikt cię nie zaczepia, nikt cię nie poucza, wiadomo, wszędzie są kamery, które wszystkiego pilnują, no ale tak jak mówię, zwiedzanie tutaj to przyjemność, w spokoju, w ciszy. My jeszcze jedziemy wyżej, tak? Mm-hmm. Okay. Kacper, what do you mean about this building? Super. Because some people claim this is the ugliest building in the world. Seriously, what do you mean? Is it ugly or not? Nie. Nie? Wychodzimy już? Tak. Wyjście jest po drugiej stronie budynku. Już tu nie jesteście sprawdzani po prostu. Zaraz zobaczycie. Wychodzimy. Moi drodzy, a na wprost właśnie tego szkockiego parlamentu jest The Queen's Gallery, czyli jak sama nazwa wskazuje, Galeria Królewska. Tam dalej jest dziedziniec tego zamku, ale żeby wejść na dziedziniec, to trzeba już sobie wykupić bilecik, a dzisiaj tam nie będziemy szli. Natomiast po sąsiedzku ze szkockim parlamentem, moi kochani, jest Góra Artura, czyli ten wygasły wulkan właśnie, o którym wielokrotnie wspominałem. Zobaczcie, jakie sąsiedztwo. Tu są jakieś takie, powiedzmy, oczka wodne, w których w lecie dzieciaki się kąpią. Zupełnie serio mówię.
Jakbyście chcieli zobaczyć tą letnią rezydencję króla teraz, czyli Palace of Holyrood House, przepraszam. To jest 19,50 od osoby dorosłej, młoda osoba 12,50, dziecko do 17 roku życia 10,50, osoby niepełnosprawne 10,50, dzieciaczki poniżej 5 roku życia za darmo. Ale ja was tam zabiorę wirtualnie wcześniej, tak żeby będziecie mieli za darmo. A my co? My, moi drodzy, już idziemy. Gdzie idziemy? Do sklepu. Do sklepu? Tak. A później? Do domu. Do domu, bo czeka na nas ciepły obiadek. Dzisiaj będzie... Co dzisiaj będzie na obiad? Pamiętasz? Nie wiem. Chicken. No, mówiłem ci. My się żegnamy już w dzisiejszym odcinku. Ja tam chciałem was pozdrowić bardzo serdecznie, zaprosić na kolejny film. Czy to będzie vlogmas, czy po prostu zwykły film, w każdym razie będzie. I moi kochani, chciałem jeszcze powiedzieć, że pisał ktoś gdzieś tam w komentarzu, że Kacperek się mało odzywa, a Kacperek po prostu nie obył się jeszcze z kamerą i zobaczycie, będzie lepiej. Będziecie go więcej słyszeć, będzie się więcej udzielał. Tak jak mówiłem, jest moim najlepszym aktorem. Trzymajcie się, hej, pozdrawiam z zimnej, ale pięknej Szkocji.